Siemanko. Frostborn. Nie ma na co czekać, czy cisnąć następną gierę. Co prawda, chcę nagrać coś, co szumnie nazywam gameplayem. Jest to po prostu moje... moje... pierwszy look w nową grę, tak? Taki trochę gameplay, ale nie gameplay. Minimum graphic quality settings were set to make application more stable. Dobra. Co to za klasa? Courier. Ancient magic gift from the gods and able to heal wound. Czyli healer jakiś. Warrior. Master of melee combat. Uses swords or axes and always finds himself the meat of fighting. W ogóle fajnie to wygląda. Podoba mi się graficznie, a mi się wszystko podoba graficznie. Chociaż ten ogień się pali tak trochę śmiesznie, kwadratowo. The bow, bowman, the bow allows to fight at a distance and poison arrowheads to kill without getting his hand dirty. Spoko, tak zrobimy. O kurde, nieźle. Nie da się wylosować. Nie da się. Dobra, no zostawimy takiego typa, jak jest tutaj po prostu. Mam 20 minut. Ciekawe, ile przez to, ile zdążę zrobić w tym czasie. Ile zobaczyć. Ale gracz pierwszy elegancko pasuje. Confirm. No i dobra, ciśniemy. No na razie naprawdę jest okej. Pozytywnie to wygląda. Widzę, że jest to ruska giera jakaś. Czekajcie, spróbuję wyłączyć tę muzę trochę. Żeby nie przeszkadzała aż tak. Znaczy być może nawet nie o to chodzi, bo może jest fajna, tylko po prostu ja wolę słuchać tej muzy, którą mam tutaj w tle. Viking, czy tam Viking Lands. Warship. We need a champion to town. Dobra. Z tego, co zauważyłem, to jest jakiś survival. Normalnie pay to winek pełną gębą. Ja mam jakieś ubranie, czy to po prostu... No dobra, nieważne. Ilu tu jest graczy online? Masakra. Dopiero jak osiągnę 100 level. A, czyli już widzę, że jest 130 leveli, przynajmniej na razie. Camp. Okej. Okay. You. Aha, muszę do kampu. Dobra. No spoko, naprawdę pozytywnie to wygląda. More varied tasks. Deal with the dead. Dobra, to idę deal with the dead. O! Ale mazia fazia. Dobra, tak strzelamy, tam mam jednego skilla. Jakieś żarełko. Jest to survival, ale połączony z RPG. Czyli to, co w ostatnim czasie wielu graczy jara, że tak powiem. Także
Zresztą to nie jest tak, że ja sobie z dupy trochę wziąłem to, tę grę, dlatego że ja oglądam różnych streamerów, oglądam różne opinie na temat gier, widzę to, co nagrywają inni ludzie, także nie jest to do końca tak, że ja nie znałem, nie widziałem tej gry i jest ona typowym tworem. Wręcz przeciwnie, no widziałem tę grę, spodobała mi się, tylko teraz nie będę w stanie powiedzieć, gdzie ją widziałem, jakiego youtubera, czy streamera, czy nie wiem, czy jak zwał, tak zwał, czy u kogo ja to widziałem, ale widziałem na pewno, nie jest to strzał w ciemno totalnie. Żarełko i coś jeszcze. Kolejny logs. Co to jest logs? Jak to zbiorę, to będę wiedział, co to jest logs. Dobra, tego nie mogę, drewna nie mogę. O, to były logs, czyli jakieś drewno. Naprawdę fajnie, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się to. Średnio lubię survivalowe gry, ale to dlatego, że ja lubię proste gry, a zazwyczaj survivalowe sorry, są trudne. Trzeba dużo myśleć, ja tam nie chcę mi się myśleć. Ja wolę sobie tutaj szybko poexpić, czy po jak pofarmić, czy jak zwał, tak zwał, niż się zastanawiać nad tym, co tutaj złożyć, jak złożyć i żeby zrobić broń, czy nie wiem, co tam jest do zrobienia, ubranie. No dobra. Dobra, mam te logsy. Poison. Kamienie jakieś. No nie będę powtarzał co chwila, że mi się naprawdę podoba, bo się na mnie zdenerwujecie, ale naprawdę mi się podoba. Frostborn. Ja na początku to myślałem, z tego co pamiętam na temat tej gry, że to jest polska gra. Muszę to sprawdzić. Dobra, idę tam, bo ja tam nigdy nie dojdę, jak będę wszystko po kolei zbierał. No dobra, mam te trzy drewna, mam. Mam te trzy kamienie, mam. Dobra. Resource. You need to deliver construction resource to the district. My cart is always at your service. Dobra. Przyjemna gierka, jak tak na początku. Takie moje pierwsze wrażenia, naprawdę przyjemna giera. Myślę, że może być fajna. Trochę mi się kojarzy, nie wiem czy to będzie trafne porównanie, ale trochę z Albionem mi się kojarzy. Przecież w Albiona nie grałem aż tyle, żeby móc to zestawić jeden do jednego, ale tak mi się kojarzy na pierwszy rzut oka. Nie wiem, jak to wygląda pay to winek, bo nie chce mi się za bardzo wkurzać od razu i nie chcę też tracić czasu na to, ale jeżeli nie ma tutaj jakiegoś takiego mega pay to wina, to może być całkiem ciekawe. Co ja tu robię w ogóle?
are going to help you materials for soon. You'll never to really one yourself. Develop your district to unlock the new blueprints. Cokolwiek to jest. Nie mam czegoś. Nie ma tutaj auto chodzenia. Przynajmniej na razie. Także jest sporo pozytywów. Jakiś statek płynie. Zobaczymy. No, niewiele zobaczymy przez 20 minut, ale mam nadzieję, że coś jednak przyciągnie moją uwagę i że powrócę do tej gry. Hatchet. Craft. Dobra. No dobra. Dobra. Ale będę już mógł ścinać drzewo, tak? Muszę 3 drzewa ściąć. Tu są drzewa. Takie biedne drzewka, no ale dobra, no. Nie ma to tamto, no. Człowiek jest okrutny. Dobra, te drzewa muszą mieć jakieś oznaczenia na tej mapie. Muszę zerknąć następnym razem, jak będę przy drzewie, jak to wygląda. O, jest drzewko. Biedne drzewko. Craft a pickaxe. Dobra. Teraz będę mógł kamyki zbierać. Dobrze. Fajne. Podoba mi się. Chyba po 20 minutach nie będę mógł stwierdzić, czy to jest gra mojego życia, ale najprawdopodobniej zobaczycie mnie w tej grze z powrotem. Fill cart with required resource. Dobra. Kamyków. Dobra. Strasznie szybko czas leci, niestety. Ale na razie proste questy, wszystko zrozumiałe. Mimo braku języka polskiego. Zaraz wejdę w ustawienia. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy przez przypadek ta gra nie posiada języka polskiego, a ja nie sprawdziłem. Server East Europe, jest język, jest portugese, espanol, deutsch, italiano, francez, jakieś wichajsterki. Jeszcze niestety nie ma. Your district. Dobra, weźmy build. Clear. Ja swoją wioskę jakąś robię, z tego co ogarniam, a ogarniam niewiele. Jak chcę szybko, no to wiadomo, że nie będę wszystkiego czytał. Spear, backpack, campfire, small chest. Są jakieś ubrania nawet. Przydałoby się spodnie jakieś zarzucić. No jeszcze jedną kartkę potrzebuję, żeby mieć spodnie.
Ale budki mógłbym już zrobić. No dobra, no może będę miał questa takiego, także nie wyprzedzajmy. Mógłby trochę szybciej chodzić, no ale jak bez butów, no to wiadomo, że nie jest łatwo bez butów. A, mój camp. Jakieś lasy, no mapa, no nie będę jej na razie oglądał, żeby się nie denerwować, ale wszystko wygląda fajnie. Wersja 1.1.12, czyli nie jest to najświeższa gra. Build three walls in camp. Dobra, będziemy budować. Get premium. Zobaczmy. 300 zł kosztuje premium. Classes, season, other, NPCs. Climb. Nie mam nic. Climb. Dobra, to tutaj na razie nie mam czego szukać. Okej. Okay. Czyli nie muszę wcale tam leźć, żeby to zbudować. Dobra. Nie mam miejsca, ziom. Dobra. A, ta chata ma już drzwi. Gdzie masz? A, ma drzwi. Ale jaja. Tu można jeszcze, dobra. To gdzie ja mam... Nieważne. Craft a backpack. Dobra. I dwie kartki zmarnuję. O, nieładnie. Go to Forest of Whispers. Gdzie to jest? Możliwe, że tu gdzieś, zobaczmy. O, nie można. Great game. Na pewno bym rejtował na fajnie, ale po co się śpieszyć? Jeszcze będzie czas, by rejtować. Zbliżamy się ku końcowi, niestety. A to już jest gorsze. Kill three enemies in Forest of Whispers. Okej. Okay. Raz. Ile mi HP zeżar? Trzeba zbierać wszystko, ewidentnie. Level 3. Tu jest coś auto. No. Czyli jednak samo może grać. Trochę zmienia jakby postać rzeczy. Open a chest in Forest of Whispers. Dobra.
Jaki chest? Gdzieś tu musi być chest w takim razie. Spear zyskałem. No spoko, no nie wiem gdzie tego szukać, ale zaraz ogarnę. The task. Open a chest in forest woods. Forest of Whispers. Czekajcie, to się da zaznaczyć jakoś, żeby mi to pokazywał? Nie. No dobra, czyli trzeba szukać po prostu. To zróbmy auto, niech leje i zbiera. A w międzyczasie być może znajdziemy ten chest, tak? Mógłby zbierać też żarcie z tych zabitych ewentualnie postaci. Przeciwników, jak zwał, tak zwał. To nie zbiera, suki to. Dobra. Wkręcająca giera, to trzeba przyznać, że naprawdę jest wkrętka. Zatruty. Fajnie by było, gdybym jeszcze w tym nagraniu zdążył jednak znaleźć ten chest. O ile trzeba go znaleźć, a nie stworzyć samemu. No ale to będę wiedział dopiero, gdy całą tę mapę ogarnę. A, rozpadł mi się haczet. Dobra. O, jest chest. Dobra. O kurde, 8 PLN kosztuje. Explorer pack. Dzięki ziom. Build a campfire in camp. No dobra. Tylko, że ten campfire in camp to powinien być chyba in camp, a nie tu, tak? Tak mi się wydaje, dlatego wracamy. Znaczy no dobra, jest 23 minuty, więcej. Jest to gra ewidentnie, ale to ewidentnie pod live'a, a nie pod nagranie. Także ewentualnie widzimy się na live'ie z tej gry. Jeżeli dalej po dzisiejszym, nie wiem jak to powiedzieć, jeżeli będę czuł potrzebę grać w tę grę, to zrobię następnym razem po prostu live'a, żeby można było pograć w to dłużej, a nie tylko te 20 minut, które teraz rozegraliśmy. 25 minuta leci. Fajnie, pozytywnie, naprawdę czuję się mocno zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że znajdę grę, która mnie zaskoczy. Chociaż, no ja tak, wiecie, no nie gram w takie survivalowe gierki, także zaskoczyło mnie, by mnie, czy chcę tego, czy nie. Dobra, zróbmy ten ogień może. Something's watching you. Its reputation frightens every living creature on earth. Na koniec i to będzie tyle.
Campfire. Dobra. Craft. I gdzie ten campfire? Muszę go teraz zbuldować. A ja go tylko wykraftowałem. A tylko jak go zbudować? Tu po... O, jest, dobra. To grubo będzie, żeby to się żeby... A, jest, build. Dobra. Okej. No bo będzie mi zlecało następne questy, a nie wiem, czy się zmieszczę w 3 gigach nagrania. Także dzięki za to, że byliście ze mną w tym nagraniu. Jeżeli oglądacie ten filmik, to zostawcie jakiś komentarz. Wejdźcie na inne moje filmy, dajcie suba, dajcie łapę, jak nie, to nie. I co, do zobaczenia. Nara!